Cześć, witamy na kanale Husatory. Z tej strony Arek. Wracamy do tematu Junaka M15. Jak widzieliście, niedawno robiliśmy premierę kolejnej modyfikacji. Jest to anodowanie lak razem z kopytem i wtedy macie już naprawdę to wszystko ładnie, przód w czarnym macie. A dzisiaj pokażę Wam kolejną modyfikację, o której już wcześniej wspominałem. Długo to trwało i uwierzcie mi, każdemu, komu to proponuję, i te pojazdy są u nas, każdy bierze czarny łańcuch do czarnej zębatki, czyli mamy oksydowanie zębatki, zakładamy łańcuch czarny, robimy to wszystko odpowiednio, długość dobieramy i macie efekt, którego zaraz Wam pokażę. Jesteście gotowi? Zapraszam do oglądania. Co? Jak Wam się to podobało? Dołożyliśmy dodatkowo na życzenie klienta czarną obwódkę licznika. Bardzo ładnie to wygląda, powiem szczerze, fenomenalnie. Ja jestem zachwycony, każdy pracownik jest zachwycony tą naszą pracą, bo to jest tak naprawdę made in Poland, made in Husator. Według mnie poprawiliśmy znacznie fabrykę. Dodatkowo dołożyliśmy czarne podnóżki, jak widzieliście na materiale filmowym. Czarne dźwignie zmiany biegów, te końcówki oraz hamulca, więc mamy już praktycznie wszystko w czarnym kolorze. Dajcie znać w komentarzach, jak to Wam się podoba. Jeśli chodzi o łańcuch, bo to najważniejsze, jest najdroższe, to jest zakup usługi razem z łańcuchem, razem z demontażem, montażem, przygotowaniem 1500 zł, no bo dwa łańcuchy musimy kupić. Jest to bardzo długi wahacz, trzeba to wszystko połączyć, odpowiednio skrócić, dobrać, naciągnąć, założyć i tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to usługa dla każdego. Ale jak ktoś chce, żeby ten motocykl wyglądał już naprawdę jak milion dolców i każdy się tym motocyklem będzie zachwycał, to właśnie tyle trzeba dać dodatkowo za ten czarny łańcuch z tą zębatką. No ja jestem zachwycony. Przypomnę, żeby motocykl kupić, a nowa dostawa Junaków M15 będzie około 20 kwietnia, więc klienci już musicie wpłacać pieniążki, już zamawiać. Ja od razu rezerwuję i modyfikacje, które możemy wykonać w okresie sezonowym. Czarny mat, jeśli chodzi o kolor baku. Możemy zrobić od razu modyfikację przodu. Przypomnę, 750 plus 450 zł montaż, czyli lampa, uchwyt do lampy, kierunkowskazu przód, tył oraz lusterka. Dodatkowo możemy zrobić jeszcze montaż akcesoryjnych klamek oraz pompy hamulcowej przód i to nam zajmie około 2 tygodni. Wszystkie inne modyfikacje widoczne na naszych filmach odnośnie Junaka M15 będziemy robić po sezonie. Nie chcemy Wam zabierać tego cennego czasu. Pogoda na razie jest, można powiedzieć, zimowa, ale niedługo już będzie ciepło, więc chcemy Wam jak najszybciej te pojazdy oddać. Jak one będą 20 kwietnia u dostawcy, u nas będą pewnie 25-30, więc po majówce te pojazdy będą u nas. 2 tygodnie, jak chcecie, no to jeszcze w połowie maja dostaniecie pojazdy i będziecie mogli się nimi cieszyć. Właśnie z czarnym matem, jeśli chodzi o bak, z akcesoryjnymi klamkami hamulcowymi i pompą hamulca, która kosztuje, podkreślę, 250 zł z montażem, malowanie baku 450 zł, więc tak to mniej więcej wygląda. Przypominam, nowa dostawa wjeżdża już 20 kwietnia.
Więc będziecie mogli już zamawiać, moi kochani, sprzęciki, więc oczywiście mail w opisie do tego filmu i tam możecie zamawiać u mnie pojazdy. Trzymajcie się, cześć!